Jacek Magiera, dzisiaj znany przede wszystkim jako wzięty komentator telewizyjny, ale oczywiście wcześniej trener, a jeszcze wcześniej piłkarz Legii, wielokrotny młodzieżowy reprezentant Polski. Jacek, tak naprawdę to w jakiej roli chciałbyś, żeby Cię odbierano na ten moment? Na ten moment chciałbym w ogóle, żeby mnie odbierano jako trener, albo inaczej, jako człowiek piłki nożnej. Tym, który był najpierw piłkarzem, potem był trenerem, teraz jest czasami komentatorem, ekspertem telewizyjnym. Ale najważniejsze... Kręci się to? Tak, muszę powiedzieć tak. W tej chwili, kiedy jestem przez te pół roku na takim odpoczynku, to jest to dla mnie bardzo ważny aspekt. Tak delikatnie bezrobociem nazywasz? Nazywam delikatnie, bo nie traktuję tego jako bezrobocie, tylko traktuję to jako rozwój swój. Często jest tak, że jak ktoś odchodzi z jakiegoś klubu, no to bardzo długo to przeżywa. Ja natomiast tydzień po tym, jak odszedłem z Legii, postanowiłem ten czas wykorzystać na rozwój swój, osobisty, na to, aby pojeździć trochę po klubach, poobserwować, jak trenują na przykład w Bundeslidze. Jacek, dzisiaj powiedzieliśmy, że znaczy ty powiedziałeś, czym się zajmujesz, natomiast główną twoją aktywnością jest, przynajmniej na najbliższe tygodnie, jest organizowanie konferencji. Dlaczego w ogóle wpadłeś na pomysł i to zdaje się, że nie wczoraj, nie przedwczoraj, tylko już lata temu, a teraz dopiero znalazłeś czas, zorganizowania konferencji adresowanej do zawodników, szczególnie młodych zawodników. Dlaczego wpadłem na ten pomysł? Bo dużo rozmawiam z piłkarzami. Mam bardzo dobry kontakt, czy miałem bardzo dobry kontakt w swojej pracy w Legii Warszawa, czy też w reprezentacji Polski, bo byłem też drugim trenerem reprezentacji do lat 18, rocznika 1988. Często rozmawiałem na różne tematy z tymi piłkarzami i wiem, jakimi problemami się borykają. Ta konferencja ma na celu uświadamianie zawodnikom, co mogą stracić, co mogą zyskać poprzez umiejętne prowadzenie się w czasie kariery sportowej. I temat, może nie tyle temat, ale świadoma podróż przez karierę to jest taki motyw przewodni tej konferencji, na której... Tak się nazywa, świadoma podróż przez karierę. Tak, świadoma podróż przez karierę. I to nie tylko będzie to, że ja stanę przed chłopakami i będę 6 godzin mówił, co powinni piłkarze robić, czy trenerzy młodzi, aby osiągnąć sukces. Zaprosiłem do tego wydarzenia mnóstwo ludzi związanych z piłką nożną, którzy dzisiaj niekoniecznie grają w piłkę, ale są znanymi, uznanymi biznesmenami, takimi, którzy potrafili odnaleźć się w życiu. Często się mówi, że o tym, co będę robił po skończeniu kariery, będę myślał, jak już skończę. Można myśleć o tym, co będę robił w wieku 35 lat, ale człowiek jest wtedy 15 lat już za późno. Już w wieku 20 lat powinno się myśleć, co będę robił w wieku 35 lat. Ta konferencja odbędzie się 13 grudnia na Stadionie Narodowym, PGE Narodowy. Jestem organizatorem, jestem tą osobą, która zaprosiła do tego wydarzenia na przykład Wojciecha Kowalewskiego, zawodnika reprezentacji Polski, byłego reprezentanta Polski, grającego w Lidze Mistrzów w barwach Spartaka Moskwa, będzie Jacek Szynówek, wybitny reprezentant Polski, będzie siatkarz Michał Winiarski, mistrz świata, który początki swoje jako młody chłopak zaczynał na boisku piłkarskim, a dopiero później był i jest znakomitym siatkarzem i on będzie mówił o tym, jak dochodził do sukcesów, jak pracował. Będzie Marian Overko, to jest wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, który kiedyś był zawodnikiem w Białej Podlaskiej, natomiast poprzez swoje działania dzisiaj jest jednym z najbogatszych Polaków i osobą, która daje inspirację wielu młodym ludziom do tego, aby umiejętnie inwestowali w siebie i inwestowali swoje pieniądze. Będzie Piotr Osiecki, który również będzie zajmował się branżą finansową. Będzie Bożydar Iwanow, dziennikarz, komentator Polsatu, który będzie mówił o tym, jak zawodnicy powinni zachowywać się przed kamerami, jak powinni rozmawiać z dziennikarzami po wygranym meczu, po przegranym meczu. To jest bardzo ważne, jak korzystać z tych wszystkich portali społecznościowych, które powinny pomagać, a nie czasami przeszkadzać, bo młody zawodnik nie jest świadomy. Często myśli, że coś napisze i to za chwilę zginie w sieci, a to zostaje na całe życie. I poprzez błędy młodości można mieć problemy później w innym klubie sportowym, bo się coś kiedyś napisało na inny klub. Do konkretnie jakiej grupy wiekowej adresujesz tę swoją konferencję? Do każdej. To jest do każdej grupy wiekowej. To jest dla zawodników od 16, 17 roku życia, 18, poprzez zawodników bardziej doświadczonych, takich, którzy są u schyłku swojej kariery.
takich, którzy dzisiaj mają na przykład lat 30 i się zastanawiają, co ja będę robił za 5 lat. Czy iść w trenerkę, czy iść w menadżerkę, czy iść w biznes, czy być sędzią piłkarskim, czy cokolwiek innego robić. Zrobiłeś dużo głupot jako młody, początkujący piłkarz? No ja akurat miałem to szczęście, że nie. Ja muszę powiedzieć ze swojej strony i o to otwarcie mówię. Ode mnie było wielu lepszych piłkarzy, wielu lepszych, zdolniejszych, takich, którzy mieli większy talent. Tylko oni mieli talent do piłki, a ja miałem trochę talentu do piłki i dużo talentu do pracy. Zakładam, że nie byłeś najbardziej lubianym zawodnikiem w grupie, chociażby dlatego, że no co będziemy tu owijać w bawełnę, niespecjalnie byłeś imprezowy, nie piłeś wódki. No i się tego nie wstydzę. I taka była prawda. Ja zawsze robiłem inaczej. Bo to były inne czasy, inna samoświadomość zawodników. Alkohol na zgrupowaniach, czy klubowych, czy nawet w młodzieżowych reprezentacjach. Może nie był na początku dziennym, ale pojawiał się. Zdarzał się. Często. Zdarzał się, natomiast ja robiłem odwrotnie niż większość zawodników. I często byłem gdzieś tam wskazywany palcem, że odludek jakiś, natomiast ja wiedziałem, co chcę osiągnąć i co chcę robić za ileś tam na początku, kiedy przyszedłem do Legii w 97 roku, to byłem odizolowany całkowicie od drużyny. Wielokrotnie się zdarzała taka sytuacja, że drużyna gdzieś będąc na zgrupowaniu, czy za granicą, czy w Polsce, godzina 20 po treningach ruszała w miasto, ja zostawałem, czytałem książki, starałem się ten czas wykorzystać zupełnie inaczej. Nie mówię, że byłem sam, bo tam może ze dwóch, trzech zawodników, którym się nie chciało akurat iść, też zostawało. Ale reszta, tak jak ten owczy pęd, szła w miasto i wracała gdzieś tam później zmęczona. Ja sobie przypominam taki moment, kiedy przyleciałem do Burgas na mecz, rozpoczynaliście kwalifikacje olimpijskie na początek Mistrzostw Europy, młodzieżowych Mistrzostw Europy z Bułgarią. Przyleciałem, przyszedłeś do mnie i poprosiłeś, żebym ci pomógł pozbierać ekipę, która poszła w miasto w przeddzień meczu. Miałeś wtedy 21 lat bodajże i też nie szukałeś, nie poszedłeś na skargę do trenerów. Znaliśmy się już dość długo, miałeś do mnie zaufanie i zbieraliśmy tę ekipę z miasta. Ostatecznie się chyba remisem skończyło. Bo 2-2 zremisowaliśmy. Tak. Dało się to szybko pozbierać. Pamiętasz tę sytuację? Pamiętam doskonale, nie tylko to. Wiele innych pamiętam. Mam nawet zrobione notatki z wielu rzeczy. Bo z takich wypadków? Też. Ja mam jako zawodnik prowadziłem kroniki. 28 tomów. Od 1988 roku do 2006, kiedy skończyłem grać w piłkę, to są wszystkie mecze, wszystkie treningi, wszystkie wycinki z gazet, jakieś tam notatki, co było dobre, co było złe. Dzisiaj jakbym sobie to przeglądał, to bym mógł powiedzieć, co się w danej chwili wydarzyło. I to takie sytuacje niestety miały miejsce. Natomiast ja wiem, że pewne rzeczy trzeba rozwiązywać wewnątrz drużyny. Ja byłem kapitanem reprezentacji i odpowiedzialny za tych chłopaków, za wynik i czułem się odpowiedzialny w ogóle za wszystko, za całość. Jeżeli widziałem, że robią głupoty, no to ja powinienem być pierwszą osobą, która rozwiązuje problemy i też tak było. Powiem więcej, gdybyśmy byli bardziej świadomi wtedy jako cały zespół, to pojechalibyśmy na pewno na olimpiadę do Sydney. Ja zawsze miałem do tego słabość, że tych zawodników, z tymi zawodnikami trzeba rozmawiać. Już później jako trener robiłem to wielokrotnie. Ale chyba tę pracę taką wychowawczą, ale już oficjalną, zacząłeś jeszcze jako zawodnik, tak? Ty przyjmowałeś Kubę Rzeźniczaka, o ile dobrze pamiętam, w Legii, ty go wprowadzałeś do zespołu. Taki był twój też obowiązek, prawda? To był mój obowiązek, ale nie narzucony z góry. Nie, to wychodziło samo z siebie. Ja wiedziałem, że zawodnik, który przychodzi z innego klubu, z innego miasta, na początku czuje się gdzieś tam samotny. Tak samo jak ja się czułem samotny, przychodząc z Rakowa Częstochowa do Legii w 97 roku i nie mając osoby, która podpowie, gdzieś tam pomoże, czy nawet zaprosi na obiad, żeby ta bratnia dusza jakaś była. Rzeczywiście, Kuba Rzeźniczak był tym zawodnikiem, który był pierwszy, można powiedzieć, pod moją gdzieś tam opieką. Potem był Maciek Korzym, potem przyszedł Łukasz Fabiański. I tak po kolei można by było sobie powiedzieć. Potem przeszedłem już na tą drugą stronę, czyli trenera. No i wtedy odpowiedzialny byłem za Artura Jędrzejczyka, za Maćka Rybusa, Ariela Borysiuka, Kamila Grosickiego. Czyli tych zawodników, którzy dzisiaj grają w reprezentacji Polski. To dla mnie jest wielka sprawa. Może chwilę się zatrzymajmy, bo nie od razu miałeś sukcesy wychowawcze, bo ile dobrze pamiętam, to może pomijając nazwiska, ale z grona tych wymienionych, gdzieś tam dali sobie chłopcy zrobić zdjęcie po powrocie z meczu w dresach pod agencją towarzyską. Co mi powiedziałeś? Nie pamiętam w tej chwili, co mi powiedziałem, natomiast na pewno wszedłem im na ambicje. Zapytałem się, czy wiedzą, jak się czuje ich tata, mama, babcia, którzy czytają tą gazetę. I to jest dla nich największa kara, bo
rzeczy głupie się robi, normalne to jest, natomiast ważne jest, żeby robić tych rzeczy jak najmniej. Oni już mają nauczkę na całe życie i wiedzą, że to się może źle skończyć. Okej, to byli kawalerowie, zawodnicy, ludzie, którzy nie mieli swoich rodzin. A co dopiero by się zdarzyło, gdyby jeden czy drugi z tych zawodników mieli rodziny, jakiś tam staż 5-10-letni, to może spowodować największą tragedię, jaką może spotkać, czyli rozpad małżeństwa. A wtedy, kiedy są dzieci, to już w ogóle nawet nie chcę o tym mówić. Tak? Pewnie twój największy sukces, największy wkład w pracę tej reprezentacji to jest osoba Kamila Grosickiego. Kamil miał zupełnie problem innej natury, czego zresztą nie krył, nie kryje do dzisiaj. Był uzależniony od hazardu. To była ciężka praca z twojej strony, 24 na dobę. Zdarzało ci się nocą z Kamila wyciągać z kasyn, rozmawiać z nim na ten temat, przeprowadzać lekcje wychowawcze o porach niestandardowych, tak to nazwijmy? Tak, zdarzało się. No, Kamil był u mnie kilka razy gościem w godzinach 23, pierwsza w nocy, druga w nocy, wtedy, kiedy miał te największe problemy. Miałem informacje praktycznie non-stop, gdzie się Kamil w danej chwili zajmuje. Tak, miałem, w każdym praktycznie miałem. Nie wiedziałem, nie, bo to robili ludzie... Kibice Legii. Tak, tacy, którym też leżało dobro na sercu Kamila. Miałem takich sytuacji wielokrotnie, natomiast ja mogę powiedzieć wiele o Grosiku, natomiast jedno, on nigdy mnie nie oszukał. Kiedy zrozumiał, że ty chcesz mu pomóc i taka jest twoja rola, takie jest twoje nastawienie? Tego nie wiem kiedy... Ale masz świadomość, że zrozumiał? Tak, a mam nadzieję, że... Macie kontakt do dzisiaj? Mamy kontakt, dobry kontakt, mam kontakt z Maćkiem Rybusem, nawet siedzieliśmy przy jednym stole na weselu Artura Jędrzejczyka rok temu, w grudniu i rozmawialiśmy na te tematy i on sam na początku mówi, że się najpierw bardzo bał reakcji, bardzo się bał tego, jak zareaguje, co zrobię, natomiast dla mnie największym zadowoleniem było to, jak na koniec powiedział, że on się cieszy, że mnie spotkał na swojej drodze i dziękuję, bo dzięki tym jakimś tam radom i tym rzeczom, które robiliśmy i nawet temu pilnowaniu. On dzisiaj jest w miejscu takim, gdzie wielu by chciał być, a nie jest, bo gdzieś roztrwonili swoją karierę.